Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Z tej strony Szoko 12. Szoko, co ty robisz? Mamy 15 listopada, ty już mówisz, że koniec orki, dalej idziesz orać? A no właśnie, jedziemy zaorać Franiowi ogródek. Kto to jest Franiu? Franiu to jest teściu brata Tomka, także Franiu, ogląda i zobacz, czy dobrze zaorałem ten ogródek tobie. No, także widzimy się na ogródeczku. Ja pierdzielę, uszczelka pod głowicą poszła w pumie. Nie, to jest nic innego jak właśnie AdBlue, jak jest zimne, musi się rozgrzać. Tak więc nic się nie dzieje bez powodu, drodzy widzowie, wszystko działa. Co będziemy robić? A będziemy robić właśnie to. A teraz się pewnie zastanawiacie, po co ja to obcinam w ogóle, jabłonkę? No a po to, żeby ładnie doorać takim bykiem na 5-arowym ogródeczku. Także każdy metr na wagę złota jest na tak małej powierzchni. Także witam z ogródeczka. Ogródek dosłownie na 2,5 pługa, może 3 pługi. Tak to się prezentuje. Zara inni powiedzą, a było ciapka se podczepić, a to, a po co, na co, jak mam traktor zaczepiony, odkąd pamiętam ten ogródek orze, czy to brat, czy ja, zawsze kwernelandem to się orze, albo tam tym ibisem pięcioskibowym. Tak więc tak to się prezentuje i nie ma to tamto. Lecimy z tematem, przedni napęd włączamy i worka, woreczka, worunia trwa. Blisko płota. Zobaczcie, jak to wygląda, kurde. Elegancko. Oto, tak to idzie. Dobra, podnosimy sobie przodek. No i dobra, i starcie, zobaczcie jak pięknie. Pięknie aż minknie. Cyk. Co powiedzą? Szoko, to jest wariat. Takim koniem taki ogródek. No ale jaka przyjemność z orania jeszcze. O, drzewka podcięte, będzie elegancko wszystko dokryte. Ha, picobello. O, z tego co widzę, to 2 pługi prawie, że i będzie koniec tej przyjemności. 2,5 pługa. Dobra. Zaoramy to. Nie ma chucha we wsi, nie? Pek. No i dobra. Bramy bierzemy. W razie jakby jakiś kamień gdzieś wyskoczył. Znienacka nam. Ale pioch! Ale jeszcze, dosłownie z 2 skiby. Zrobimy, nie ma to tamto. Damy radę, tak, damy radę. Szoko oraczek. Oj, ale bym normalnie przygwizdał lustereczka. Trzeba będzie złożyć lusterko. Na pewno. Zawsze się bliżej podjedzie. No i dobra, lusterko złożymy. Cyk, mamy złożone. Już nie zahaczymy tego korzenia.
Oj, milimetry. Milimetry. No i dobra, jest zaorany ogródeczek, tak to się robi, jest skończone i nie ma co się szczypać w tańcu. O, przejdzie czy nie przejdzie? Na milimetr. No i dobra, wszystko wymierzone, widzicie? O, picobello, lustereczko wraca na swoje miejsce. No i dobra, let's go everybody, koniec łorania. Witam w kolejnej części dnia, jesteśmy na magazynie. Co będziemy robić? Ogólnie musimy poprzewozić przężyto z takich zakamarków, gdzie pozostawało, przewieźć na kolejną pryzmę. Tu jak widzicie już jest pusto, no niestety taka kolej rzeczy. Coś się zaczyna, coś się kończy, pieniądze są potrzebne, są kredyty, czyli zobowiązania z firmami różnymi, czy to nawozy, środki ochrony roślin, z maszynami. O, jak widzicie, światło mryga, nie ma. Super. Dlaczego? Bo dość mocno wieje i nie ma prądu. Zabrało nam prąd. W miarę możliwości, o, znowu jest prąd. Tak to się zachowuje. No i co, podjeżdżamy łyżeczką sobie pod tą pryzmę. No i będziemy ładować. Szczęście w nieszczęściu, szczęście w nieszczęściu. Nieszczęście jest takie, że nie mamy teraz prądu i łyżka nie wchodzi między słupy i wszystko trzeba łopatą, jakby to można powiedzieć, zrobić. Także co, no, czekamy na prąd i będziemy robić relację. Jesteśmy w Manitce, prąd nie wraca, no i nie ma na co czekać. Mamy światła, dlatego podjeżdżamy i będziemy pracować przy światłach, nie będziemy gasić maszyny. Ogólnie jest bardzo zimno, masakra, mówię wam. No normalnie jest szok, zerwał się taki wiatr, od wczoraj wieje. Co to Manitu? O, prąd wraca. Dobra, myślę, że nie będzie tak źle. Gdzieś pod wpływem wiatru pewnie drodzy się bujają. No, tylko pogratulować energetyce, jak dba o swoje linie energetyczne, że wiatr wieje i jest problem. Ale to już nie w naszym interesie jest. Dobra, musimy podjechać sobie jak najbliżej ściany. Mniej więcej łyżkę dać do dołu. I będziemy jechać, łopatą trochę się rozgrzejemy. Nie ma stania. Tak więc trzeba zrobić robotę, bo sama się nie zrobi. No i dobra, opuszczamy jak najniżej się da i podjeżdżamy jak najbliżej się da. No i dobra, idziemy ładować, tak więc widzimy się przy załaduneczku. Ogólnie to jest bardzo zimno, ale miejmy nadzieję, że łopata mnie rozgrzeje. Także bierzemy się za porządki. Tutaj brat ostatnio trochę zaczął przewozić wszystko, żeby w jednym miejscu było, bo jak wiecie, gryzonie już będą się powoli zbliżały do magazynów. Już praktycznie, że się zbliżają. O, zobaczcie. Jakie szoko rękawice nosi? Dwie prawe, czyli co? Jaki wniosek z tego? Mam dwie prawe ręce. A wy co się patrzycie? Byście pomogli, a nie oglądacie tylko. Nie no, żartowałem. Zostawcie tylko łapkę w górę. Yeah.
taka przerwa chwilę, trochę się rozgrzałem. Tam ostatnio, pod którymś odcinkiem, już nie pamiętam, ktoś napisał komentarz, że my jak mamy tylko produkcję roślinną, samą ziemię, to teraz leżymy, nie ma roboty. No, nie do końca to tak wygląda. Robota jest, była, jest i zawsze będzie na gospodarstwie. Jeżeli nawet mówimy o gospodarstwie dużym, w takim przypadku, jakim my ogólnie prosperujemy. Dlaczego? Dużo ziemi, co to się wiąże? Dużo motogodzin w maszynach, dużo przejazdów, maszyny się zużywają. Zaczynając od traktorów, no ogólnie traktory mamy nowe, ale to nie znaczy, że przy nich też nie ma jakichś napraw, czy jakby to można powiedzieć, nic się nie psuje. Tak samo jest z maszynami. Czy to jest pług, czy to jest talerzówka. Wszystko wymaga, jakby to można powiedzieć, jakiegoś przejrzenia, ewentualnego naprawienia, wymienienia elementów. Tak samo jest z przyczepami, trzeba je przejrzeć. Przyczepy zazwyczaj robimy przed żniwami, taki przegląd, ale teraz, jak widzicie, jestem na magazynie, cały czas jest robota, trzeba posprzątać wszystko. Ogólnie ja jeszcze do dzisiaj nie mam kombajnu tak na picobello zrobionego. No jak możecie zauważyć, nie ma odcinka, czyli szoko jeszcze nie czyścił. Na dniach będę musiał wyjechać dokładnie tam, poprzeglądać wszystko. Ogólnie jest w miarę wyczyszczony, ale to nie jest to, co powinno być na zimę. Co jeszcze? Ja rozumiem tych wszystkich, co gospodarują, mają ziemię i dodatkowo mają przykładowo jeszcze krowy. No ale zazwyczaj jak ktoś ma tyle ziemi, jak przykładowo jak my byśmy mieli i mieliby stado krów, no to chcąc nie chcąc jest to po prostu nierealne bez pracowników. Albo musi być pracownik na oborze, albo dodatkowo pracownik w polu. Czyli jak ja robię w polu, to musiałbym do krów zatrudnić sobie osobę, bo teoretycznie nie mielibyśmy możliwości w ogóle wykonania. Trzeba by zostawić ziemię i zająć się oborą. No i niestety to jest takie właśnie mylne. Tak jak ktoś ma mało ziemi i oborę, to te prace się w jakimś stopniu wyrównują. No tylko wiadomo, hodowla to jest obowiązek, cholerny obowiązek i trzeba iść codziennie rano, po południu i wieczorem. Niektórzy chodzą tylko dwa razy dziennie, różnie to zależy od sposobu chowu, jak to ma uczone, jak ma przystosowane w ogóle ogólnie warunki. No i to wszystko zależy od człowieka, jak to sobie hoduje. No i to jest takie, no można powiedzieć, macie przesrane ci, co mają hodowlę, bo w każdą niedzielę trzeba iść i dooglądać tych zwierząt. No a niestety my sobie w niedzielę nieraz możemy odpocząć. Tak więc, no jak to się mówi, każdy wybiera swoją ścieżkę życiową, jedni chcą hodować, inni. My ogólnie jakbyśmy mieli budynki przystosowane do hodowli, to teoretycznie byśmy trzymali jakieś bydło, ale ze względu, że nie mamy za bardzo budynków, to w jakimś stopniu i duża powierzchnia gospodarstwa nie umożliwia nam dodatkowo trzymania bydła. To by się wiązało z tym, że albo do pola musiałbym zatrudnić człowieka, albo do krów. A z racji z tego, że robimy i szanujemy swój sprzęt, to wolałbym zatrudnić kogoś do bydła. Ale teraz znowu znaleźć takiego człowieka, który będzie 7 dni w tygodniu, no to jest niestety ciężko. I ja z traktora, mimo że w niedzielę robię, będę musiał iść i tu, bo pracownik nie przyjdzie 7 dni w tygodniu. Tak więc tak to się prezentuje, a znowu dwóch pracowników do bydła na zmianę. To wam powiem, dzisiaj nikt nie chce pracować za 2000. Każdy patrzy się i się śmieje. No taka jest kolej rzeczy. No niestety, nie wiem jak to u was wygląda, napiszcie w komentarzu. Nie ma to jak Mercedes. Źle się ustawi i za cholerę nie chce zapalić. O. Trzeba go przekręcić. Dziwny silnik. Mamy pierwszą łychę załadowaną. Idziemy wyrzucić ją. I jeszcze zostało gdzieś z pół łyżeczki. I taka to robota dzisiaj, jak możecie zobaczyć. Trochę porządków. Tutaj zostały nam resztki przeżyta naszego
Nie ma tu dużo. Końcówka praktycznie zboża. Trzeba wysypać to ładnie. Ogólnie cena, jaka ostatnio sprzedawaliśmy, to jest chyba 590, czyli no szału nie ma. Ogólnie cena jest gorsza jak w żniwa. I tak jak można zaobserwować, drugi rok z rzędu, a nawet już trzeci, kto nie sprzedał w żniwa, ten po prostu stracił. Teraz jeszcze doliczyć koszty magazynowania, czyli spłaty kredytu kupionego czy świeżo wybudowanego magazynu, czy też silosów zbożowych, no to po prostu się mija z celem. No ale ze względu na dużą powierzchnię gospodarstwa nie da się gospodarzyć bez magazynu, bo gdzie to w żniwa odwieźć, gdzie to złożyć, jakby to można powiedzieć przechomikować, bo logistycznie i ogólnie z punkty skupu nie są w stanie odebrać od nas materiału. Przykładowo, że jedziemy z pola i prosto oddajemy, zawsze są kolejki, no i ogólnie my sobie nie możemy na to pozwolić, na jakikolwiek przystoj. My się ledwo wyrabiamy na dwa kombajny, jak kosimy, żeby obrócić z magazynu na pole trzema zestawami. Tak to się u nas prezentuje. No i nic, myślę, że chyba taki odcinek dzisiaj jeszcze coś najwyżej dogram w późniejszej części dnia. Tak więc na razie jeszcze tutaj załadujemy, trzeba to wszystko pozamiatać. Jeszcze w tamtej części magazynu została tam, nie wiem, z 300 kg przeżyta, pozamiatać trzeba ładnie, przewieźć to wszystko. No i co, myślę, że widzimy się później. Wyjeżdżamy z magazynu, trochę posprzątane, trochę na budowie. Jak widzicie, zabieramy trochę desek z topoli suchej, odpadów z tej, co robiliśmy ściany kiedyś, zapory tak zwane. Wjedziemy na drugie gospodarstwo, czyli na warsztat do pieca. Także na dzisiaj starczy. Tak więc na razie, trzymajcie się, cześć!